Niebezpiecznie rozpoczyna się sobota na drogach powiatu gostyńskiego. Dosłownie kilka minut temu na drodze wojewódzkiej 434 na wyjeździe z Krobi w kierunku Żychlewa dachował samochód osobowy marki Aygo. Toyota Aygo. Z tego co do tej pory udało nam się dowiedzieć, przyczyny tej kolizji wyglądały mniej więcej tak. Osoba jadąca Toyotą, była to kobieta w wieku 53 lat, próbowała wyprzedzać samochód ciężarowy. W pewnym momencie zauważyła, że z naprzeciwka zbliża się inny pojazd i nie chcąc doprowadzić do zderzenia czołowego, zjechała na prawe pobocze, chwyciła prawe pobocze i wylądował samochód na dachu. Kobieta zdołała o własnych siłach opuścić auto. W tej chwili jednak znajduje się pod opieką ratowników medycznych i najprawdopodobniej zostanie zabrana do szpitala. Na miejscu zdarzenia działają zastępy straży pożarnej. Jest już policja, która ustala wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. No i karetka pogotowia, która najprawdopodobniej zabierze osobę poszkodowaną, czyli kierującą tym autem, do gostyńskiego szpitala. Więcej informacji podamy w newsie, który pojawi się na Gostyń 24.